Tradycyjnie 11 listopada odbyła się w Cieszyńskim Teatrze uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której osoby szczególnie zasłużone dla gmin zostały uhonorowane laurami Ziemi Cieszyńskiej. Laury Ziemi Cieszyńskiej od początku pomyślane były jako takie wyróżnienie, które ma nie zamykać się w tych granicach administracyjnych, ma być taką formą, często nawet jest nazywane Oskarów Cieszyńskich. No i trzeba przyznać, że mimo tego, że impreza ma pewną formę, każdego roku jest jednak inna, każdego roku boimy się tak samo i każdego roku zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje. Wiadomo, ci laureaci są inni. Z jednej gminy są to społecznicy, z innej gminy są to osoby życia kulturalnego. Były lata, kiedy byli to również przedsiębiorcy. Taka jest uroda laurów Ziemi Cieszyńskiej. O to w tej nagrodzie tak naprawdę chodzi, aby honorować nią tych, którzy pracują na rzecz społeczności Śląska Cieszyńskiego. Laury Ziemi Cieszyńskiej to prestiżowe wyróżnienia. Srebrną cieszyniankę otrzymali w tym roku Stanisław Heller z Brennej, Rozalia Buczek z Chybia, Eugeniusz Rabę z Cieszyna, Jan Żarski z Dębowca, Zenon Sobczyk z Goleszowa, Stanisława Figna z Haszlacha, Urszula Gruszka z Istebnej, Państwo Renata i Edward Podstawni z Jaworza, Halina Romańska ze Skoczowa, Józef Sikora ze Strumienia, Andrzej Piechocki z Ustronia, Andrzej Niedoba z Wisły, Felicjan Szczypka z Zebrzydowic. Powiat cieszyński laurem srebrnej cieszynianki wyróżnił księdza proboszcza Janusza Sikorę. Żadne krzyże, żadne ordery i tak dalej. Dla mnie to jest najważniejsze wyróżnienie i muszę powiedzieć, że padło tyle ciepłych słów o mojej działalności pod moim adresem, ale ja się tego nie spodziewałem. No a niektórzy życzyli mi składali życzenia, mówiąc, tobie się to już dawno należało, prawda? Ja się boję tego typu życzeń, bo wiadomo, że ono, no to jest zapożyczone stwierdzenie i mogłoby się źle skończyć. Ja bym tej cieszynianki nie chciał nikomu oddawać. No nie spodziewałam się tego absolutnie. Jest to naprawdę dla mnie wielki, wielki zaszczyt, że chcieli mnie tu uhonorować i potem człowiek się czuje naprawdę zaś naładowany, tak zwane naładowane akumulatory, że człowiek myśli, aha, pomyśleli, no to ja dalej musi myśleć, żeby jeszcze w życiu coś i zrobić. I to jest dla mnie najważniejsze. Pewno, gdzie by mi przyszło mamyś? Nie spodziewałam się. Tyle lat już mam, nie? 104, a za miesiąc 105. Ja już mam dużo tych krzyży rozmaitych. Ja mam chyba 8 albo ile za wszystką pracę. No czyli teraz do kompletu, tak? A to jest najważniejsze teraz. Najpiękniejsze i najbliższe. No właśnie, w jakimś honorowym miejscu teraz będzie. Walne zebranie członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej przyznało Danucie Kenik honorową złotą cieszyniankę. Odchodząc na emeryturę zacytowałam słowa Wojciecha Młynarskiego i jestem wierna tym słowom, że to popołudnie życia nie oznacza, że finalizujemy swoje działania, do których w jakiś sposób zostaliśmy może powołani, a może po prostu los tak chciał, że możemy taką pracę, a nie inną wykonywać. Cieszę się bardzo, że mogę dalej cokolwiek robić i znowu zacytuję Michalską. Żewne wczoraj, nie milsze niż dziś, tamto kochać, z nowym naprzód iść. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 100 lat, a także pieśnią Ojcowski Dom. Uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej to nie tylko laury. W pierwszej części spotkania miała miejsce część artystyczna. Przed publicznością wystąpił chór mieszany Echo z Zebrzydowic, zespół regionalny Nadolzianie, dziecięcy zespół pieśni i tańca Kończaneczki, regionalny śpiewaczy zespół folklorystyczny Małokończanie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.